Co mówisz? Nie, chyba nas widać. Hej! Widać mnie? Czekaj. Mama, masz tego? Tylko to tak kiepsko, wiesz... Pędzior! Chrystia, chodź przywitasz się z naszymi uczestnikami treningu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim treningu. Bandzior jest pierwszym podopiecznym. Bardzo, bardzo służą mu moje treningi. Jest fit. Jest po prostu slim. Jest... Bandzior, pozuj. Pozuj tak jak na tych. Uwaga. Pozuj. No, to jest po prostu duży sześciopak. Dzieje się. Mój twierdzielu mały, dzisiaj będzie ćwiczenie. Bestia, chodź. To do czego będziemy ćwiczyć, mama? Jakim ty jesteś DJ-em? A to jest bestia. Pomachaj tam. Czy wszyscy jesteście gotowi do treningu? Bandzior, daj głos. Daj głos. No. Daj głos. No dobrze, cieszę się. Ale tutaj kurczę, nic nie widać. Tak? Słuchajcie, witam, o 1400 nas już jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na ogródku moich rodziców. Tutaj rośnie piękna czereśnia. Proszę bardzo. Postanowiłam, że dzisiaj zrobię coś pożytecznego. Cały czas tylko gadamy, cały czas tylko piszemy jakieś głupie pytania, odpowiedzi. Więc po prostu potrenujemy dzisiaj. Zrobimy coś dla ducha i dla ciała. Oto mój trener. Witam, panie Pawle. Witam. To jest mój pierwszy trener, który nauczył mnie podstaw sportu, szacunku do sportu, wychowania fizycznego, do dobrej diety. Nie, tata? Tak, była dieta cały czas i dalej jest. Jest, dokładnie. I DJ Wanda. Mama, co tam się dzieje z tym? Z tą muzyką? Kanał YouTube masz? Poszukaj sobie jakiejś fajnej muzyki. You Better Work Bitch. Britney Spears. Poszukaj sobie. Mamo, kręć mnie. Czyli co robić? Czyli kręć mnie. Do każdego, tylko trochę dalej. Do każdego, słuchajcie, do każdego treningu najważniejsza jest muzyka. Żeby nas, prawda, tylko ja nie wiem, czy będzie mnie słychać, jak ja włączę tą muzykę, co ty myślisz? To w razie czego włączymy radio jeszcze na cały regulator. Tak? Tak. Dobra, to... No ale spróbuj. Dobra. Jak nie będzie słychać, to zaraz postawimy radio tutaj w okienku i puścimy radio. Dobra. Panie Robercie, w razie czego pan radio postawi na oknie i będziemy wtedy słyszeli z radia. Mamo, ale kręć, masz trochę wyczucia montażysty czy tam operatora, czy nie? No. Czyli wszystko, co pokazujesz, to wiesz. Pokaż psa, pokaż tatę, nie wiem. Dobra. Jak ci powiem, to naciśniesz play, dobra? Mamo. Czy wszyscy jesteście gotowi? Czy macie matę? Najlepiej jakbyście wyszli właśnie na świeże powietrze. Na świeżym powietrzu jest najlepiej, jest najfajniej i tak dalej. I teraz tak. Przedstawię 20-minutowy, krótki secik. Ten, co ja zawsze sobie ćwiczę. Tak, żeby właśnie zrobić pośladki. Pośladki są dla mnie najważniejszą częścią ciała u dziewczynek. Bardziej gustuję w takich sylwetkach mniej umięśnionych, ale takich fit, czyli bez przesady. Wystarczy godzina dziennie, naprawdę 24 wygospodarujecie to. A teraz zrobimy coś takiego na 20 minut, żeby szybko sobie podnieść te pośladki, żeby fajnie to wyglądało na scenie, bo ja dzisiaj gram koncert w Ciechanowie. Także tak. Czy wszyscy są gotowi? Dobra, mamy 2500. To co, będziesz mnie kręcił? Tak, będę starał się kręcić. Mamo, masz ten zegarek? Sama się włączyła ta reklama. Ale... A czemu tego nie słychać?
No rzeczywiście się nie słychać. A masz te, w telefonie... Poczekaj. Ty się w ogóle nie przygotowałaś, mama, no nic. Nic nie słychać tego. Bez muzyki będzie. Nie, no radio możemy. Dobra, słuchajcie, musimy się trochę rozgrzać. Nie wiem, czy dobrze wyglądamy w tym świetle, tata, co ty myślisz? Może no, w cieniu stanę, w cieniu więc, proszę. Rozgrzewka w cieniu. Pan Dziork, ale... Ale gałęzie ci będą przesłaniać. Dobra, słuchajcie, najpierw imitujemy sobie skakankę, czyli przez 60 sekund już się zmęczyłam. Przez 60 sekund sobie poskaczemy. Mama, chodź, będziesz mi odmierzać czas. Doroniu, tutaj jeszcze matę daj. Co? Tutaj poskacz sobie. Tak jest. Ale ja nie mogę chodzić tata w to i weftę. Dobrze, dobrze. Panie Orbecie, chodź, rozgrzewamy. Razem ćwiczymy. Orbecia, chodź. Proszę chodź. Nie przerywać treningu, tylko rozgrzewkę robić. Bandzio, chodź, Bandzio, poćwiczysz stanu. Chcesz usiąść tu, mamo, i masz zegarek i z zegarkiem mi licz. 60 sekund do teraz. Dobra. Dobra, robimy teraz taką rozgrzewkę, czyli imitujemy sobie skakankę. 60 sekund. Cześć, babcia. Musimy się rozgrzać. Wiem, że jest mega gorąco, ale już trudno. Przed każdym... Nie rób mi zbliżeń! Nie rób mi zbliżeń, bo jestem bez make-upu! Ile zostało jeszcze? No, jeszcze 45 sekund. Jeszcze? No. Jest tak długo. No długo. Strasznie długo. Jesteście tam? Ćwiczycie ze mną? No już jest 30 sekund. No to... Dobra, jeszcze 30 sekund. Jeszcze 30. Musimy robić tą skakankę, no. Także sobie niby skaczemy. Niby coś tam, coś tam. Najlepiej nie myśleć o tym za dużo. Nie, co to skręć? To jest na żywo, tato. Mnie 20 minut będziesz trzymał teraz ten telefon, jak się zobowiązałeś. Ale już mi biceps boli. No trudno, ile jeszcze? No już jeszcze 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, teraz jedziemy ukosy. 60 sekund. Też tak samo? Tak. Pyk. Zrobiłam taki miksik wszystkich swoich ulubionych treningów. Różnych trenerów. Tak, żeby było najbardziej, najlepiej. A nie przeszkadza ci rozmowa w czasie oddychania? Bardzo, ale jestem jak Beyoncé, śpiewam i tańczę w jednym momencie. Bo w czasie oddychania się, w czasie ruszania się nie mówi, tylko oddycha. Ale przecież ja prowadzę trening teraz, nie mogę, no tak. Nie mówić. 30 sekund minęło. 30 sekund. Dobra. A wyglądam dobrze w miarę? Bardzo dobrze. Szczupło? Szczupło, zgrabnie i powabnie. Ile jest tam na górze obserwatorów? 2900. Mam nadzieję, że wszyscy ćwiczą, bo ja nie po to się wydurniam. Nie, i tak już zrobię ten trening. 10 sekund, lecz 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3100. 1, 0. Dobra. Może popijesz? Nie, nie. I teraz co? Teraz robimy sobie przysiady. Bo dzisiaj robimy pośladki, tak? Na szerokich stopach, rozstawieniu szerokie. No, na szerokich. Ile? Może za 30? Tak. 30. Liczyć? Licz. 5. Dobra, policzę sama. Przysiady są bardzo ważne. Ja robię codziennie po 6, po 60 przysiadów. Ważna jest technika, której czasami nie umiem, bo mam chory kręgosłup. Ale jak wy macie zdrowy, to pamiętajcie o tym, żeby plecy były proste. To trzymaj plecy proste. Lata do przodu. Nie ubię, i poślady na koniec spięte. I napinaj, tak, poślady. Kręgosłup wygięty, tak, do tyłu. Pośladki wypięte. Tata, wiem. Ile tam było, mamo? Już jest 30. Nie, jeszcze nie. 10. Ostatnie 10 przysiadów. To jest bardzo ważne. Przysiady są bardzo ważne. 3. 2. Ćwiczycie, jesteście tam? 1. Dobra. Teraz robimy dokładnie to samo, tylko z nogą na bok. Czyli 20 na prawą, 20 na lewą. To jest jakiś przysiady? Taki... No. Ale trochę już wężej nogi stawiamy. Wężej stawienie. Dokąd mnie kręcisz całą? Proszę? Całą mnie kręcisz? Tak, cały czas całą. Czyli znaczy, pyk. Podnosimy nogę na bok przy przysiadzie, przy wstawaniu podnosimy nogę na bok, napinając części boczne pośladka. Dokładnie. Sama nie wiem, czy powinno być na wyprostowanej, czy na
ugiętej. Na wyprostowanej nodze. Ale ja wyprostowaną podnoszę. I bardzo dobrze. 15. Tylko jest, w miarę prostą sylwetkę zachowujemy. Wyprostowaną. Tak, żeby same pośladkowe... Czy ćwiczycie ze mną? Tak, ćwiczymy. Ale tata, ja nie pytam się ciebie, tylko tych, co tam są przed komputerami, no. 3200. Dzisiaj, słuchajcie, robimy trening. Bo mi się nie chce odpowiadać na pytania. Przedkoncertowy. Pytacie się, co robię ja przed koncertem. Więc zawsze robię sobie krótką rozgrzewkę. Dzisiaj gramy w Ciechanowie, więc zrobię z wami trening na pośladki, a pośladki są najważniejsze, dobra. Drugą nogę robię, pyk. Jezus, już się tak zmęczyłam, że to jest koniec. To może za dużo tych powtórzeń. Mamo, ale muszą być powtórzenia. Ale może no słyszysz, co mama mówi, no. Ty licz, ty jesteś tym, osobą liczącą. 10. Czujesz 11. Boczne napięcie pośladków? Tak, a co? 12. Dobrze. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dobra, teraz zanim położymy się na mamacie, to jeszcze zrobimy takie te pląsy, czyli takie impulsy. Robimy sobie takie coś. O. To jest ustawienie nożycowe, tak zwane. Ustawienie nożycowe i sobie pląsamy. Niski poziom baterii mamy. Poczekaj. Dobra, już. Słuchajcie, ale myście musicie skupić. Wykrok nożycowy i robimy... Bo ważny trening to jest, ja mówię do tych, wiesz, do fanów. No, fani niech się skupiają. Skupiamy się na tyłku. Dzisiaj na wykrocznej robimy. Nodze, tak? Na wykrocznej nodze tak. Ustawiamy i pośladek. I sobie robimy takie tam 30. Pląs, 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 pląs. Ja będę miała taki tyłek na koncert, że to jest szok. 15, 14, 13, 12, 6, 5. Jezus Maria, jaki ból. Ja pindol, jaki koniec. Dobra, teraz druga noga. Daj się spokój. Masz radę? A ty muszę. Ale bocznie, w drugą stronę stań, żebyśmy widzieli, że... Ten mam gorszy profil. Nie, masz dobry. Nie przejmuj się, jeśli na zjeździe absolwentów pan powiedział, że jesteś bardzo seksualna. A, seksualna, niebezpieczna. A słuchajcie, pan... robimy takie pląsy sobie. Wszyscy to dołączyli i nie wiedzą. Mama, weź powiedz, bo nie mogę mówić i oddychać. Weź tu, wejdź w kadr i powiedz, co robimy. Teraz robimy to samo ćwiczenie, co przed chwilą, tylko na drugą nogę. Ćwiczymy pośladki boczne. Mięsień boczny. Ale wejdź trochę w kadrku. 5, 4, 3, 2, 1. O Jezu. Rozluźniamy się. Strasznie to jest, kurwa. Na co to mi było? Po co robiłaś? Dobra, teraz leżymy. Słyszycie już mój zespół? Tak. Już, tata, możesz tutaj normalnie usiąść. Ja będę sobie, wiesz, tak. Na fotelu siadam. Daj.